Prosiliście o film z kuchnią, która jest taka długa, tunelowa. Pokażę Wam kilka przykładów na to rozwiązania. W kolejnych filmikach pokażę Wam również kuchnię z wyspą. Tu mamy przykład takiej kuchni tylko na jednej ścianie. Mamy zabudowę, najpierw lodówkę, potem piekarnik, mikrofalówkę, małą szafkę. Tu jest taka przerwa pomiędzy płytą, tak żeby można było swobodnie obracać garnki czy patelnie, żeby płyty po prostu nie przykładać do zabudowy słupkowej. Potem mamy blat roboczy. I za blatem roboczym mamy zlewo zmywak. Tutaj pomiędzy też mamy zmywarkę, jak widzicie, bo często tą zmywarkę pytacie. I tu mamy jeszcze jakąś półkę na wino. I wszystko mieścimy w jednym ciągu roboczym. Pewnie część z Was taką kuchnię właśnie ma, szczególnie jak mieszkacie w bloku. Zdaję sobie sprawę, że często okna, które są właśnie w bloku, są niżej usadowione. Może nie tak nisko jak tutaj, ale no akurat tutaj tak nisko zrobili, czyli nie mogliśmy skręcić tą zabudową w prawo. Jeżeli macie nisko posadowione okno, na przykład na wysokości od posadzki około 80 cm, a jesteście wysocy, chcielibyście mieć jednak ten blat roboczy na wysokości 90 cm, no to tutaj pod oknem można zrobić albo niższy blat, który już nie będzie do końca funkcjonalny, ale coś tam pochowacie, albo sobie to po prostu odpuścić i w przypadku tego, jeżeli możecie zrobić zabudowę po drugiej stronie, zrobić po prostu zabudowę po drugiej stronie. I tutaj mamy taki przykład zabudowy w bloku, gdzie okno akurat jest na szczęście wyżej, więc można było skręcić tą zabudową i zabudowa jest po jednej i po drugiej stronie, jak widzicie. Przy czym po lewej stronie ten blat jest trochę płytszy i szafki płytszej, tu mamy miejsce do siedzenia. A po drugiej mamy już pełnowymiarowe szafki. Tutaj widzimy po lewej stronie zmywarkę i z lewo zmywak. I potem mamy tutaj za zakrętem od razu płytę grzewczą i okap, który jest schowany w szafki. Zdaję sobie sprawę, że im mniej miejsca, tym więcej osób chce wykorzystać tą przestrzeń maksymalnie na przechowywanie, więc tutaj też mamy dodane szafki górne. Te są głębsze, a te są płytsze po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chcecie zobaczyć coś konkretnego u siebie w kuchni, na przykład jakiś przykład, to dajcie znać w komentarzu, to pokażę Wam.